Cześć dla Was bardzo serdecznie, codziennie o 18.00 pamiętajcie, wspierajcie kanał Veto. Moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam historię o tym, że odbył się Wapniak Poker Cup, legalny poker. Wciąż istnieje, kiedy my żyjemy, poker jeszcze nie zginął. Kiedy już socjaliści z popis PSLD sądzili, że domknęli system, w którym nie ma w ogóle miejsca na swobodę zarządzania swoimi pieniędzmi że tylko i wyłącznie możecie przepalać pieniądze na ciężkim hazardzie czy lekkim hazardzie w państwowych bądź odprowadzających podatek instytucjach. Zauważcie, że nie ma już nielegalnych automatów są tylko legalne automaty w salonach Gierlotto plus kasyna. Nie ma już moi drodzy nielegalnych zakładów bukmacherskich, bo możecie wyłącznie stawiać zakłady z podatkiem obrotowym, podatkiem dochodowym, tak żebyście byli zawsze w plecy i dodatkowo jeszcze zlikwidowano grę pokera na cash i turnieje. Podatek jest tak duży nałożony, że nikt nie organizuje turniejów za pieniądze. Wyłącznie możemy organizować. Bo dziękujemy legislatorowi, kapitan. Państwo, no dziękuję bardzo. Możemy tylko grać na nagrody rzeczowe do 2000 z hakiem. I mała organizacja wciąż stanowi opór i wciąż organizuje to na tych, na tych okrojonych zasadach. Po prostu są turnieje organizowane. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bo my musimy w pokera cały czas grać. Tak jak pod za zaborami cały czas Polacy mówili po polsku, czytali książki i kultywowali tę tradycję i wartości. I kiedy. My będziemy cały czas grać w pokera, mówić o pokerze, organizować domówki, to kiedyś poker będzie wolny po prostu. I żebyście pamiętali zawsze, że zabiera się wam tę wolność i musicie po prostu dalej robić to, co jest niezgodne z prawem. Moi drodzy, 29 maja odbył się Wapień Poker Cup, gdzie pokerzyści przyszli zagrać sobie w turniej w poksa, plus jeszcze był mecz rozgrywany. Bardzo serdecznie dziękuję za przylot ze Stanów Zjednoczonych Danielowi Negranu, który odszedł niedawno z pokerumu, którego nazwy nie mogę wymieniać, bo jest to karane po prostu grzywną albo więzieniem. Kara 5000 to jest zapowiedzenie poker gwiazda, więc nie mogę tego też powiedzieć. Bardzo przepraszam wszystkich pokerzystów za to, że zapiłem po prostu tam, ale na wejściu przypominam, że dla każdego jest lufa pytanie, a tych luf pytań do mnie było tak wiele, że że po prostu nie dałem rady grać i się drugiej strzałki, zagrałem tylko raz, odpadłem dla, dla wrzucającego mnie z rozdania po prostu z, z gry był, była ucha, więc gratuluję bardzo serdecznie. Gratuluję zwycięzcom. Eee, dziękuję, że przychodzicie na takie turnieje, że gracie, że organizujecie takie, takie rzeczy. Jeśli nie byliście jeszcze na turnieju legalny myślnikpoker.pl to w końcu tam wejdźcie i zobaczcie gdzie są organizowane turnieje, dołączcie do grupy na Facebooku i grajcie po prostu, róbcie to, żeby żeby po prostu piekła pupa eee, legislatorów, że cały czas ludzie grają i nie da się zabić po prostu tej Iskry wolności w ludziach, i oni cały czas będą klikać w necie: czy to spinę, czy to MTT, czy es sitki. Zawsze mnie to smuci, że pokerzyści, którzy wyglądają jak studenci politechniki, ogarnięte osoby, przez przedsiębiorcy, wolnościowcy, i są traktowani jako kryminaliści, przestępcy, że klikają sobie w internecie i są na równi z, z recydywą. Po prostu, jak to jest możliwe, że tak można traktować ludzi i nie rozumieć istoty gry nazywajmy to jak chcemy, czy to jest gra sportowa z elementem ryzyka, czy to jest lekki hazard, I don't care, po prostu traktujmy ludzi poważnie, naprawdę, no, jak można, zobaczcie nawet na poker texas jak to wygląda, ludzie, którzy są zawodowcami, to ca cała jest, cały ekosystem w ogóle pokera na całym świecie, a my, a my w Polsce traktujemy tych ludzi, no jak przestępców, czy, czy są zawodowcy, którzy grają na zakładach buchatorskich, znacie, znacie jakoś globalnie takich ludzi, czy może znacie ludzi zawodowych, grających na automatach, ja takich ludzi nie znam, ale znam na przykład Daniela Negranu czy Phila Helmuta, którzy są po prostu znanymi zawodowymi pokerzystami, to nie jest przypadek. W Polsce również mamy zawodowych pokerzystów i to nie jest przypadek. Nie ma zawodowych Hazardzistów. Są zawodowi pokerzyści, którzy swoją inteligencją, wiedzą i umiejętnościami pokonują słabszych w grze. To nie mieści mi się w głowie, jak można tak traktować po prostu ludzi. I jeszcze raz, moi drodzy, bardzo dziękuję za przyjście na wapniach Pokerka. W przyszłości jeszcze zorganizujemy nieraz pokera. Pomimo tego, że nie wiem, czy ja teraz nie łamię ustawy hazardowe, nieważne. Na weto możecie kupić sobie książki pokerowe, a jakbyście chcieli więcej zobaczyć kontentu z tematyki pokera, to zobaczcie jeszcze playlistę, którą przygotowałem właśnie o pokerze plus na Patronite czy TPO możecie wesprzeć ten cel, żeby właśnie więcej kontentu o pokerze się pojawiało, pomimo tego, że w Polsce mamy zakaz promowania pokera. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Poker jeszcze nie zginął. Cześć!